Dzień dobry, tu pan Perfekt. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie decybelomierz. Pamiętacie odcinek o moich okapach u mnie w domu? Mówiłem, że mam poprawnie zamontowane i cicho pracujące. I one takie są. Mówiłem również, że mam dobrze zrobioną instalację odprowadzającą powietrze z tych okapów. Pojawiły się komentarze, że w odcinku nic nie ma na temat tej instalacji, dlatego dzisiaj chciałem wam zaprezentować, jak nie podłączać okapów i jak poprawnie je podłączać. Pamiętajcie o tym, że okap służy nie do oświetlania swojej kuchni, tylko do tego, aby wyciągał z niej nieprzyjemne zapachy, ewentualnie by pracował w trybie zamkniętym, pochłaniał zapachy do filtra węglowego, ale również poprawnie odprowadzał przefiltrowane powietrze do kuchni. I chciałem wam dzisiaj pokazać, jakich elementów używać, jakich nie używać, jak podłączyć, żeby działało wszystko idealnie. Na moim kanale znajdziecie odcinek o okapach, które mam w swoim domu. I dzisiaj chciałem wam pokazać prawidłowy system zbudowania instalacji odprowadzającej powietrze z okapu i chciałem też pokazać, czego unikać i jakich błędów nie pozwolić popełnić majstrom, którzy wykonują remont w naszym mieszkaniu czy przygotowują instalację w naszym domu. Najczęściej w okapie chcemy mieć silnik o bardzo dużej wydajności. W samochodzie silnik o dużej mocy. I a propos, rozpocząłem kręcenie drugiego kanału, Moto Pan Perfect, w którym realizuję swoją pasję. Zachęcam was do subskrypcji tego kanału i zostawcie komentarze, czy te materiały, które publikuję, się wam podobają. Ale wróćmy do okapów. Zobaczcie, przygotowałem tutaj dla was szereg różnych rozwiązań. Mamy rury Spiro, mamy rury PCV, płaskie, okrągłe, różnego rodzaju przejściówki. Mam decybelomierz i będziemy podłączać te okapy i testować, które rozwiązania są najlepsze, a czego unikać. Pamiętajcie, okap o dużej mocy musi mieć odprowadzenie z tego okapu o dużej średnicy. W przeciwnym wypadku nie ma sensu zakup okapu o dużej mocy. Dlaczego w domu często używamy okapu do oświetlenia płyty? Bo nas denerwuje, że głośno pracuje. Pamiętajcie, okap ma spełniać funkcję wymiany powietrza w pomieszczeniu, oczyszczania tego powietrza, ale ma też nie przeszkadzać nam w pracy przy płycie podczas przyrządzania potraw. I dzisiaj, tak jak mówiłem, ważną rzeczą, jaką chcę wam pokazać, jest decybelomierz. Uruchomię teraz okap na bieg pierwszy, zamilknę i pokażę wam decybelomierz, a później ograniczę przepływ powietrza tego okapu i zobaczycie, co się stanie. Bieg pierwszy. Nie mamy tu oczywiście laboratoryjnych warunków, więc nie można porównywać parametrów tego okapu z tym, co podaje producent, bo tamte pomiary są robione w specjalnych komorach akustycznych. Ograniczam teraz przepływ, nie zmieniając poziomu pracy silnika okapu. Ręką zatykam po prostu odpływ powietrza. Pierwszy pokaz różnicy w głośności pracy okapu mamy za sobą. Przygotuję teraz instalację, jakiej nie powinniśmy mieć w domu. Zmierzymy głośność pracy okapu i sami dojdziecie do wniosku, że mam rację. Czyli ostre kolano od razu za okapem i użyję czegoś, czego często ludzie używają, taśmy przeźroczystej, żeby przykleić po prostu i uszczelnić ten okap z rozetą odprowadzającą z 125 i zobaczcie, co się będzie działo.
Mam tak zwaną prowizorkę, którą naprawdę często można zobaczyć w kuchni. I to fachowcy podczas instalacji, idąc na łatwiznę, stosują rurę Spiro, uszczelniając taśmę przeźroczystą. W łatwy sposób mogą nią manewrować w szafce, mogą ją przygnieść, jeżeli przestrzeń jest ograniczona, i podłączają nam do okapu i mówią, że tak ma być. Dlatego musimy walczyć o swoje i dbać o to, żeby instalacja była poprawnie podłączona. Mam włączony decybelomierz. Przedtem, kiedy testowaliśmy okap na sucho, czyli bez odprowadzenia powietrza, pomiar wskazywał na pierwszym biegu około 44 decybele. W tym momencie jest 56. Zobaczcie, co dzieje się w momencie, kiedy zwiększam obroty pracy okapu. Bieg drugi. Trzeci i tryb intensywny. I tak naprawdę w momencie, kiedy przykładam rękę do elementu zasysającego powietrze z okap, nic wiele się nie dzieje. Rura ma mały przekrój i po prostu ilość powietrza, które wylatuje z tej rury, jest mniejsza, ono jest mocno sprężone, a zobaczcie, jaką mamy głośność. Zróbmy ten sam test z rurą Spiro o przekroju 125 mm. Zobaczcie, co się dzieje z rurą Spiro. Ona wpadła w tak zwany rezonans, czyli w momencie, kiedy to powietrze wylatuje przez rurę pod sporym ciśnieniem, ona zaczyna rezonować. I jeżeli już musicie użyć rury Spiro, to ważna rzecz. Trzeba ją owinąć jakimś materiałem, jakąś tkaniną, czy na przykład watą budowlaną, i wtedy efekt jest dużo lepszy. Ja nie będę wyłączał okapu, ale owinę rurę. Ja tutaj zastosowałem zwykły ręcznik kąpielowy. Zawinąłem rurę w zwykły ręcznik i efekt już jest naprawdę słyszalny, ponieważ rura przestała rezonować. Jeżeli macie w podwieszanym suficie zainstalowaną rurę Spiro, ona wpada w drgania i po prostu tłucze się po suficie. To jest absolutnie niedopuszczalne rozwiązanie. Jeżeli już musi być rura Spiro, to koniecznie zadbajcie o to, żeby była zabezpieczona, a zadbajcie również o to, żeby to nie była rura setka, bo w kolejnym ujęciu pokażę wam, o ile ciszej będzie, jeżeli będziemy mieć rurę o większej średnicy. Zainstalowałem drugie rozwiązanie, czyli tak zwaną rurę Spiro 125. Już troszkę lepsze. Spójrzmy na decybelomierz. Wartość na pewno jest niższa, choć nie widziałem tamtej i nie widzę również tej. Włączę okap teraz w tryb intensywny. Zobaczcie, rura 125 już nie rezonuje tak jak setka, ponieważ ciśnienie powietrza, które przelatuje przez tą rurę, jest dużo mniejsze. Po prostu ona już pracuje ciszej, ale dalej słychać taki metaliczny pogłos. Zrobimy teraz trzecią instalację z użyciem rury Spiro o średnicy 150 mm. Mamy trzeci poziom prowizorki, bo cały czas rury Spiro nazywam prowizorką. Decybelomierz uruchomiony, włączam bieg pierwszy. Jestem pewien, że wynik jest jeszcze lepszy, ponieważ rura ma większą średnicę, większą przepustowość. Ale teraz mówię wam po raz kolejny. Spiro to wróg okapu, bo on powoduje, że w domu nam się gorzej pracuje i jest po prostu głośniej. Teraz pokażę wam, jak powinna wyglądać poprawna instalacja na tak zwanych stałych rurach. A i zapomniałem przetestować 150 w trybie intensywnym. Uruchamiamy okap, maksymalna moc. Słyszycie to?
taki metaliczny dźwięk, to powietrze, które ociera się o te karbowane elementy rury Spiro. Mam nadzieję, że to będzie słychać. Pamiętajcie, rury Spiro to nasz wróg numer jeden, a setka to najgorsze z możliwych rozwiązań. Ja je odkładam i pokażę, jak powinna wyglądać prawidłowa instalacja. Okap, którego używamy do testów, to okap marki Falmec z silnikiem o wydajności 800 m sześciennych na godzinę. Jest to tak zwana grupa silnikowa 800. Okap ten wyposażony jest w taką redukcję ze 150 na 125 milimetrów średnicy, ale pamiętajcie, jeżeli nie musicie redukować odprowadzenia powietrza z okapu, to nigdy tego nie róbcie i nigdy się na to nie zgadzajcie. Zawsze większa średnica okapu powoduje, że okap pracuje ciszej. I tutaj przede mną są tak zwane, moim zdaniem, idealne rury, które możemy używać do odprowadzenia powietrza z okapu. Dlaczego one są idealne? One są przede wszystkim gładkie w środku, czyli nie ma żadnych chropowatych elementów, tak jak w rurze Spiro, którą żeśmy testowali przed chwileczką. Po drugie, one są sztywne, czyli one na pewno nie będą nam rezonować, bo są to typowe rury wentylacyjne o grubej średnicy ścianki, czyli one są mega stabilne, o przekroju 150 mm. Natomiast jeżeli chcemy przestawić okap gdzieś w podwieszanym suficie i chcemy, żeby ten sufit maksymalnie był wysoko, czyli nie obniżamy go za bardzo, to warto użyć takiego płaskiego kanału wentylacyjnego, który ma wymiary 9×22. Idealnym rozwiązaniem jest, kiedy z okapu wychodzi rura 150 i nie ma absolutnie żadnych zakrętów, czyli w momencie, kiedy ona pionowo z okapu wyprowadza nam powietrze. Bieg pierwszy. Wartość książkowa 44 decybele. Ale idealnych rozwiązań w życiu mamy mało, dlatego z pomocą przychodzą nam takie gadżety jak kolano, gdzie możemy pod kątem 90 stopni przekierowywać powietrze z rury, czyli po prostu do pionowej rury zakładamy kolano i możemy to powietrze przekierować w dowolnym kierunku. W momencie, kiedy ma to iść pod tak zwanym sufitem podwieszanym, to możemy sobie użyć przejściówki do płaskiego połączenia. Musimy mieć do tego taki, do tego musimy mieć kawałek rury tak naprawdę, bo inaczej się tego nie da złączyć, czyli ja tutaj nie mam akurat kawałka rury, ale musiałbym zainstalować całą rurę, żeby założyć ten prostokątny element i zaraz spróbujemy coś wykombinować, żeby to zrobić. Okap pracuje na pierwszym biegu. Ja teraz na chwilkę nie będę się odzywał, żebyśmy sprawdzili wyniki decybelomierza. decybele niespełna. To jest prawidłowe podłączenie. Nie ma żadnych świstów, brzęczenia, blachy, ponieważ rura jest stała. I w momencie, kiedy mamy tą 15-centymetrową rurę u góry w kuchni, pod sufitem, a potrzebujemy ten sufit podnieść maksymalnie, tak jak mówiłem, to możemy zastosować tak zwany kanał płaski z przejściówką z okrągłej rury. I to dokładamy do rury okrągłej i przechodzimy w rurę płaską. Oprócz tego mamy możliwość zastosowania w płaskim przejściu tak zwane poziome kolano i mamy możliwość zastosowania kolana pionowego bądź płaskiego 90 stopni, w zależności od tego, jaki kierunek wylotu powietrza
potrzebujemy uzyskać. Oprócz tego do tych kanałów wentylacyjnych mamy tak zwane uchwyty, czyli to sobie montujemy do sufitu, czy możemy ten kanał również zastosować w wylewce. Kiedy planujemy płytę z systemem okapowym i potrzebujemy odprowadzenia powietrza ze środka kuchni na zewnątrz czy do komina, to żeby ta wylewka nie musiała być bardzo gruba, to wtedy sensownie zastosować jest taki kanał płaski. Pamiętajcie, jeżeli potrzebujecie przekierować powietrze z danego punktu w swoim mieszkaniu w inny punkt, to możecie do nas na maila przysłać rzut tego pomieszczenia, a my dobierzemy odpowiednie elementy, które są potrzebne. Wy przypilnujecie swojego majstra, żeby je zastosował i w poprawny sposób rozłożył w kuchni, i będziemy mieć pewność, że wasz okap będzie naprawdę pracował cicho. To jest rozwiązanie odprowadzenia powietrza okrągłą rurą Fi150 bezpośrednio na kanał 9x22. Jeżeli chcecie zadbać o to, żeby w waszej szafce była większa przestrzeń, to od razu bezpośrednio z okapu można założyć przejściówkę do kanału płaskiego i dzięki temu ta głębokość w szafce będzie zdecydowanie większa. Na szerokości stracimy, ale w porównaniu z rurą Fi150, zobaczcie, ile oszczędzamy miejsca w szafce. Tak naprawdę to ma 9, to ma 150, czyli 6 cm zyskujemy, stosując bezpośrednio, zaraz za okapem, wyjście kanałem płaskim. I w momencie, kiedy ten kanał płaski wychodzi nam pionowo z okapu, no to wtedy możemy przekierować strumień powietrza albo w bok, albo do tyłu, albo do przodu, jeżeli na przykład przez podwieszany sufit to powietrze ma nam wychodzić w inną część kuchni. Dajcie znać w komentarzach, czy odcinek się wam podobał, czy zastosujecie może u siebie tego typu rozwiązania. Czekam na informacje. Jeżeli masz głośny okap i denerwuje cię jego praca, to prawdopodobnie to jest winowajca. Jeżeli jesteś na etapie planowania podłączenia okapu, to koniecznie skorzystaj ze stałych rur wentylacyjnych, płaskich bądź okrągłych, ale stałych, nie spiro. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał wam się ten odcinek. Zostawcie łapkę w górze. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. A w następnym odcinku pokażemy okapy o wydajności 600 m3.